Witam bardzo serdecznie na targach ProLight & Sound 2024. Znajdujemy się na stoisku Avolight, ale cóż tu za nami? Robe. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Avolight stało się częścią Robe, zatem to nie jest przypadek, że konsolety Avolight są na stoisku Robe. Co jest ze mną? Absolutna premiera. W ogóle według mnie taka premiera, powiedziałbym, najfajniejsza premiera, jak sobie obszedłem tutaj całe targi, ponieważ jest to nowa konsoleta od AVO. Po pierwsze, oczywiście to samo oprogramowanie Titan. Ta ma już oprogramowanie 18 w wersji alfa, ale dzisiaj, czy wczoraj zasadniczo, oficjalnie jest już premiera 17, już nie w becie, tylko w normalnej wersji. Czym się charakteryzuje ta konsoleta? Przede wszystkim 15 zmotoryzowanych suwaków, podobnie jak w D9, o których mówiliśmy rok temu, bo tam była premiera. Zasadniczo taki sam zestaw klawiszy, manipulatorów, pokręteł. Mały monitor podobny jak w Arenie, którą kiedyś prezentowaliśmy, koło dimera, zasadniczo panel operatora podobny jak w pozostałych konsoletach i tu mamy co? W małej konsolecie wysuwana podświetlana klawiatura. To jest dobra ciekawostka. Tu mamy włącznik oczywiście power. To jest właśnie ta spora ciekawostka według mnie, bo mamy w komplecie Pelicasa. Do tego Pelicasa wkładamy tą konsoletę i możemy sobie spokojnie z tym wsiąść do samolotu i nadać to jako bagaż. Jak nie pamięć nie myli, 20 chyba 3 kilo z Pelicasem, więc spokojnie możemy to nadać w bagażu. Nowa konsoleta D7, ta mniejsza, z tyłu, zasadniczo jest bardzo podobna do konsolety dużej. Może od prawej zaczynając. Mamy wbudowany switch czteroportowy, 4 porty Ethernet, mamy 4 porty DMX-owe. Wejście LTC lub LTC, podświetlenie, GPIO, czyli możemy sobie triggery, tu dodatkowy trigger taki na dużego jacka, MIDI in, through, out, audio, jeżeli chcemy analizować audio i triggerować sobie różne efekty na bazie analizy audio. Dwa złącze USB 3.0, dwa wyjścia display portowe, jeśli chodzi o monitory dotykowe z dedykowanymi USB. Tu jest ciekawostka, to jest wbudowany UPS. Można go sobie oczywiście przetestować, włączyć, wyłączyć. 3 minuty mniej więcej czas od momentu spadku napięcia. Dodatkowy Ethernet niezależny na drugiej jakby karcie sieciowej. I to wyróżnia tą deskę na pewno z tyłu. No i te dwa złącza, które wcześniej mówiłem, do dodatkowych lampek podświetleń. Czy ta konsoleta nie będzie taką wewnętrzną konkurencją do mniejszych rozwiązań? Według mnie nie, ponieważ Quartz jest jeszcze mniejszą konsoletą. Quartza ja zamykam z wingiem do takiego Pelicasa, tak? I mam takie rozwiązanie bardzo uniwersalne, bardzo takie elastyczne. Poza tym Quartz jest konsoleta już trochę starszej serii, zasadniczo, więc pewnie prędzej czy później zostanie kompletnie zastąpiona przez tą deskę. Być może będzie kolejna premiera, nie wiem, może jakaś jeszcze mniejsza. Tak czy inaczej, nie jest to konkurencja wewnętrzna, ona co najwyżej ma, zastępuje tylko pewien zakres zastosowań Quartza i mniejszych konsolet, a jest znacznie bliżej do właśnie dużych desek, czyli dla takiego mobilnego light designera jest super rozwiązaniem. AVO D7, większa siostra czy większy brat. Różnica, główna różnica, którą oczywiście widać, największa różnica to 3 duże dotykowe monitory, w mniejszej desce są 2 i dodatkowy rząd faderów i całych tych wszystkich tych przycisków. Czyli sumarycznie mamy 30 zmotoryzowanych faderów w tej konsoli. Reszta jest tak samo, podświetlona klawiatura, ten panel, manipulator, wszystko jest tak samo jak w tamtej drugiej desce. Powiedziałbym, że to jest tak podobnie jak z D9, w której to właśnie mamy 3 duże monitory i jakby 2 komplety faderów, a w mniejszej D9 mamy 2 monitory i 2 komplety faderów. Tak jakbyśmy dosłownie ją tutaj ucięli, że tak powiem brzydko mówiąc, to mamy tą mniejszą deskę, tak samo jest w D9. Jeśli chodzi o różnice, zasadniczo możliwości takie same, 32 linie, plus oczywiście zewnętrzne procesory, więcej linii. Jeśli chodzi o tył, zasadniczo identyczny jak w tamtej konsolecie, więc możemy ją, oczywiście tutaj nie spakujemy w tego Pelicasa, bo musiałby być takiej wysokości i wtedy trzeba było go nadać w samolocie tam, gdzie się nadaje narty. Zatem ta konsoleta w normalnym po prostu case musi podróżować. Co tu prezentujemy? Prędkość, w jakim uruchamia się show. Zasadniczo wystarczy kliknąć oczywiście disk, load show, na przykład ten, initial version i uwaga, klikam load show i teraz tak, tu się zaczyna loadować, ale na capture'ze na outpucie jest już, a tu zasadniczo będzie za chwilę już. Czyli jeszcze raz może, żeby było widać tego capture'a, jak to się szybko odpala, wciskam disk, jeszcze raz, load show, Avolight's demo show,
Initial version, uwaga, 3, 2, 1, load. Wyłączył się output i uwaga, jest output. Tak szybko ładuje się show w nowej serii konsolet D7. Robi wrażenie. Nowe deski, nowa seria. Na razie są jeszcze w wersji takiej, powiedzmy, prototypowej, ale mniej więcej na plazie, może po plazie, będą już w wersji takiej, że tak powiem, do kupienia. Na pewno zapraszamy. My w Prolajcie będziemy mieli je nieco wcześniej, więc w showroomie prawdopodobnie obok naszej D9 stanie całkiem niedługo, nie wiem dokładnie kiedy, ale należy nas obserwować. Na pewno damy znać, kiedy D7 pojawi się u nas w Polsce. Na pewno damy o tym znać i będzie można sobie podotykać, poprzestawiać, zmienić fadery, które są, jak mówiłem, zmotoryzowane.